Tryb rozkazujący. Imperative mood. 27 Cicha noc Dokładnie 24 grudnia pani Grażyna, mama Natalii, złamała nogę. Jest teraz w szpitalu i nie może dokończyć przygotowań do wigilii. Pani Grażyna czeka na konsultację lekarską w szpitalu razem ze swoim mężem Zygmuntem. A Natalia i Roberto przygotowują wszystko w domu. Pani Grażyna dzwoni do nich. Zygmunt, daj mnie na głośno mówiący. Natalko, jesteście tam? I jak dom przygotowania? Proszę, nakryjcie do stołu, udekorujcie go i nie zapomnijcie o sianku. Niech Roberto weźmie choinkę z balkonu, ubierzcie ją. Tata daje mi znak, że bombki i łańcuch są w piwnicy. No, Zygmunt, powiedz coś, przecież jesteśmy na głośno mówiącem. Pierogi są w lodówce, już gotowe. Natalko, wyjmij je i tylko ugotuj. To samo z łóżkami. Niech Roberto przygotuje karpia. Jak to nie lubi karpia? No dobrze, to jest jeszcze łosoś, ale co to za wigilia bez karpia? Zebłąd, ty też wolisz łososia? No dobrze, niech będzie łosoś. Córeczko, zrób jeszcze kluski z makiem. Mak jest już przygotowany. Pokrój warzywa na sałatkę jarzynową, a Roberto niech zrobi majonez. Zygmunt, idź i porozmawiaj z lekarzem i weź dla mnie herbatę. Córeczko, jestem teraz sama, posłuchaj. W szafie, w sypialni są prezenty dla Roberta i dla taty. Zapakuj je, proszę. Tylko nic im nie mów. Sprawdź jeszcze barszcz. Nie jestem pewna, czy jest wystarczająco kwaśny. Pamiętaj o opłatku. Dlaczego mnie tam nie ma? Roberto, pomóż jej we wszystkim, proszę cię. Zygmunt? Chodź tutaj, proszę. Kiedy będzie lekarz? Poczekaj, rozmawiałeś z nim? Poszukaj go. Nie możemy wiecznie czekać. Albo wiesz co, nie szukaj go. Jedź do domu i pomóż dzieciom dam sobie radę. Jedź i wróć za dwie godziny. Mam nadzieję, że do tej pory będę już po konsultacji. Bądź punktualnie, bo o osiemnastej musimy zacząć. I wyłącz głośno mówiący.